Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chcemy kolegom zaprezentować dzisiaj gołębie ze wspólnego gołębnika Centrum. Tego gołębnika, który organizował kolega Mariusz Tosik w tym roku. Gołębi tych mamy tutaj przygotowanych. Z finału wróciło 70, razem teraz mamy 72 gołębie. Z finału, które mamy zarejestrowane przez te kilka dni, to co trwała rejestracja przylotu, było 61 gołębi plus 3 gołębie, które były niezakoszowane, nie brały udziału w locie finałowym. Ale później jeszcze doszły kolejne. Także razem mamy na dzień dzisiejszy 72 sztuki. My już zdjęcia tym wszystkim gołębiom wykonaliśmy. Zobaczmy tutaj, o, tu mamy z bliska jednego gołębia na przykład. One, kiedy robiłem zdjęcia, powiem koledzy, że były one w takim bardzo dobrym już upierzeniu. Widać, że kończą pierzyć praktycznie. Było kilka sztuk, które widać było, że jeszcze to okrycie nie zmieniły. Natomiast większość to już były takie, powiedzmy, to upierzenie ładne. Kolega Mariusz może nam coś powie więcej o nich jeszcze. No, tutaj widzieliśmy na tych... Tak jak widzieliśmy, będziemy widzieć na zdjęciach, te gołąbki teraz widzimy na żywo. 72 sztuki, tak jak się wspomniałeś, 72 sztuki są. Fajnie, fajnie wypierzone, pojedyncze tam, no niektóre jeszcze tam brakuje i tam troszeczkę na szyjach. No ale wiadomo, są wcześniejsze, są późniejsze gołębie, tak? Jak przychodzą, jedne szczepy są te, że się pierzą wcześniej, drugie później. No ale ogólnie możemy teraz na żywo je zobaczyć. Nie jesteśmy gołosłowni, te wszystkie gołębie tutaj. Patrzmy właśnie. Tutaj są, widzę, są w dobrej, wydaje mi się, są w dobrej formie, w dobrej kondycji są. Także no, myślę, że... Szpaczka mamy jednego, o, jeszcze właśnie, tak. To jedyny tutaj siedzi. Tak, szpaczka, samiczka to jest... Samiczka najprawdopodobniej. Tak, to jest tej mistrzowskiej drużyny. Czerwony drużyny. Tam jeden taki tak. Ładny jest jeszcze. To jest kolega samiczka chyba Cesa. Wojtka Ziobroniewicza, jak się nie mylę. Zobaczymy. On chyba też w zeszłym roku miał... czerwonego czy płowego miał? Nie, była czerwona. Taka, był czerwony samczyk i to jest dokładnie ta samiczka, to jest siostra tego, co w zeszłym roku wygrał. Wygrał. Tak, ten gołębnik. No w tym roku jej się nie udało, może dlatego, że samiczka była, nie wiem. Zobaczymy. Samczyk może był szybszy, ale ona też jest tam w dniu, w finale przyszła, tam chyba 30 któraś pozycja była, czy tylko 40 pozycji, no ale dokładnie z tych samych gołąbków, bo kolega Wojtek przysłał rodowód i dokładnie jest z tej samej gołąbków, co zresztą podobna jest do tego, jak się zobaczy na zdjęciu, to nie, można by zobaczyć to zdjęcie tego samczyka, to jest naprawdę... Ja jest... Zobaczmy, gdzieś co, popatrz, tu mamy takiego ciemnego gołębia, to jest ten, co ten krzywy mostek miał? Nie. Co ciekawostka jest taka, to powiedzmy o tym, żeby ktoś się nie zdziwił, jak kupi, bo gołąb, który drugi ma asem był, tak? Czy dobrze mówię? Nie. Którym? Czy trzecim asem? Wysoko, w każdym razie taki, co do wysoką pozycję zajął, taki jeden z ciemnych. Tak. Bardzo ładnie wygląda tego, ale w budowie, jak kolega go w ręku trzymał, to zwraca uwagę, że miał krzywy mostek. Ale nie przeszkadzało mu to bardzo dobrze lecieć. Nie no, myślę, że w ogóle takie coś to nie przeszkadza. Tak. Być może to jest z takiego bardzo bliskiego kojarzenia. Chyba nie, to było chyba takie, że może jakby młody coś uderzył, no nie wiem. W każdym razie to trudno była taka powiedzieć. Ciekawostka. Tak, ciekawostka, ale w każdym razie bardzo dobrze sobie poradził, bardzo dobrze sobie. I normalnie gołąb wygląda, jest fajny gołąbek i także no, wydaje mi się, że... Są gołębie w dobrej kondycji, nie ma żadnego chorego, nie ma żadnego jakiegoś osłabionego. To już one miały dość dużo czasu, żeby nawet sobie te, które się zmęczyły po tych lotach, jakoś do formy dojść. Płci na razie nie piszemy, ale kolega, jak będę je wstawiał, to sukcesywnie on tam będzie mógł, jeżeli coś będzie wiedział, postara się, ktoś będzie miał pytanie, to już pojedyncze to będzie można nawet bliżej się... Niektóre się już odkrywają, tak. Niektóre już wiadomo jakie są, niektóre jeszcze nie. Wiadomo, tak młode gołębie, no za co będziemy tutaj... Właśnie dywagować, nie? O, jeszcze tak sobie ostatni raz popatrzymy na nie, a zachęcamy wszystkich do zakupu tych gołębi z aukcji, a tych hodowców, którzy, bo mamy 50 kilka rodowodów, czyli około 20 nam jeszcze będzie brakowało, ale zachęcamy tych, którzy rodowodów nie dali, żeby te rodowody jak najszybciej dosłały i wtedy te gołębie zostaną na aukcję wstawione. Tak, no z rodowodami to tak jest, no... Ciężko wyegzekwować jest niekiedy. Tak. Także apelujemy o to, żeby koledzy jednak, ci co będą widzieli swoje gołębie, je dosłali. Tak, ponawiam tą prośbę, tak. Jeśli ktoś widzi, jest jego gołąbek, a nie dosłał do dowodu, bardzo proszę, wtedy doślemy tam do Krzysztofa, i do biura. Tam lista cała jest na internecie, także w archiwum można zobaczyć te gołębie, które przyleciały, plus te, które kolega w aktualnościach dopisywał. Mhm. No my też się postaramy tą listę tych brakujących w jakiś sposób na stronie w jednym miejscu pokazać, gdzie nie mamy rodowodów. Także na razie dziękujemy, a zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. O, zobaczmy ostatni raz, o, to jest ten taki mniej wypierzony, główkę ma jeszcze no, całą w trakcie pierzenia. Jeszcze tydzień one były wszystkie już takie naprawdę były gładziutkie, tak jak tutaj widzimy, co niektóre. No nic. Fajnie. Do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy, no, dobry lot.